Ten materiał należy traktować jako wideo odpowiedź na post widza i uzupełnienie spontanicznej recenzji rejestratorów audio Zoom H1 i Tascam DR-05. Także jeśli trafiłeś tu przed obejrzeniem tamtego filmu, to gorąco polecam spauzować ten film i zrobić to najpierw. A na wstępie dziękuję za ciepłe słowa i uwagi odnośnie tamtego filmu, a zwłaszcza za jedną, która zmotywowała mnie do wykonania testu szumów własnych rejestratorów, a wynik być może pozwoli podjąć właściwą decyzję osobom chcącym korzystać z rejestratora w konfiguracji z podłączonym zewnętrznym źródłem sygnału. Aby pomiary miały choć troszeczkę sensu, trzeba było najpierw ustalić mniej więcej podobny stopień czułości w Obu rejestratorach, i co najważniejsze, żeby był to najwyższy z możliwych. Aby to zrobić, wykorzystałem ponownie już wcześniej użyty generator, w którym ustawiłem częstotliwość około 1 kHz, a siłę sygnału wyjściowego ustawiłem i zablokowałem tak, aby podpięty rejestrator miał wysoko ustawioną czułość i nie przesterowywał jeszcze nagrywanego sygnału. Inaczej mówiąc, w obu rejestratorach ustawiłem czułość o 1 stopień mniejszą odczułości, przy której sygnał z generatora zapalał diodę przesterowania, tak zwany klip. Najpierw zrobiłem to dla Zuma, a następnie dla Taskama. A teraz nadszedł czas na właściwe testy. W obu rejestratorach ustawiam maksymalną możliwą rozdzielczość bitową i częstotliwość próbkowania. Następnym krokiem było nagranie 30 sekund materiału dla obu rejestratorów dwa razy, czyli i najpierw z włączonym generatorem, a potem już bez generatora. To teraz czas spojrzeć na wyniki, które nie ukrywam, dają trochę do myślenia. W obu przypadkach separacja kanałów jest rewelacyjna, to duży plus. Różnice widać, natomiast w nagraniach z niepodłączonego kabla w taskami pojawiają się artefakty wyglądające trochę jak zakłócenia z sieci energetycznej, lecz ich częstotliwość troszeczkę odbiega od. 50 czy 100 Hz. Mam taką hipotezę, że jest to wynik antenowania kabla wpiętego do wejścia rejestratora, lecz zastanawiające jest, że Zoom nie zarejestrował takich artefaktów. Aby to sprawdzić, wykonałem jeszcze jedno nagranie, podczas którego jedno z wejść sygnału po prostu zwarłem. Nie ukrywam, wynik zaskoczył mnie, bo nic nie zdążyłem zmienić w ustawieniach Taskama, ale wniosek jest taki, że ten rejestrator przy podbijaniu słabych sygnałów gorzej wypada niż Zoom. Na szczęście nie ma takich problemów w przypadku korzystania z mikrofonów. Jeszcze raz szybkie spojrzenie na nagrania ciszy z Zooma i Tascama, a żeby było coś widać, to oba zostały podbite o 30 dB. W tej konfrontacji i dla tych konkretnych egzemplarzy rejestratorów, to Zoom jest zdecydowanym zwycięzcą. Trzymajcie się, ho!